Była przepiękna msza w katedrze Chrystusa Króla. Pamiętam, że wtedy chyba skrzyk grał na organach. No, msza była piękna, było piękne kazanie, była pełna katedra. Ja jak zwykle byłam dyżurna do transparentu, zawsze mnie z transparentem zwijali. No i wyszliśmy oczywiście z katedry, chcieliśmy uformować pochód. No i był plan taki, że zresztą za każdym razem próbowaliśmy przejść od katedry pod pomnik Powstańców Śląskich. No i oczywiście katedra już była otoczona dookoła ZOMO, UBK-ami, milicją. No i już zaczęli nas zwijać. Wiadomo było, że nawet się nie da transparentu rozwinąć, ani czegokolwiek uformować. I wiem, że tam się zaczęły jakieś w pewnym momencie negocjacje z tymi zomowcami. W każdym, bo ja stałam jeszcze na samym szczycie schodów w tym momencie, a tam na dole tam jakieś były rozmowy, coś tam rozmawiali. Świtoń tam też był. I w pewnym momencie przyszła wiadomość tam z dołu, że oni się zgodzili nas przepuścić pod warunkiem, że nie pójdziemy pod skrzydła, tylko skręcimy w ulicę Powstańców i przy końcu ulicy Powstańców na Mikołowskiej się rozejdziemy, będzie koniec i nie będzie żadnych manifestacji, pod tym warunkiem tylko nas puszczają. I tak jak powiedzieli, tam myśmy, oni oczywiście nam otworzyli drogę w tym kierunku wylotu ulicy Powstańców. Myśmy w tym kierunku zaczęli iść. Wiem, żeśmy wtedy chyba, ja miałam transparent rozwinąć, ale go chyba nie rozwinęłam i chyba nawet nie rozwijali transparentów w ogóle. Jak żeśmy weszli w ulicę Powstańców taką zwartą, zbitą kolumną, to wtedy ktoś wpadł na pomysł, że, bo oczywiście też był warunek, że nie wolno nam śpiewać ani wznosić okrzyków. I ktoś wpadł na pomysł ze studentów, że jak nie wolno okrzyków wznosić ani śpiewać, to idziemy tak jak wojsko i tupiemy tak głośno. I rzeczywiście zaczęliśmy wszyscy tak mamiarowo tupać. I oczywiście oni się od razu, UBC-a się od razu wściekła o to. I jak weszliśmy w ulicę Powstańców, to było widać tam w tych takich ślepych przecznicach bocznych. Tam stały SUKi, tam stały oddziały ZOMO. I ci dopiero z Polonezy, i ci dopiero stamtąd na nas wypadli. Zaczęło się pałowanie, zaczęło się wjeżdżanie polonezami w tłum. A ścisk był, bo myśmy taką zbitą, zwartą kolumną szli, że nie, ciężko się było z tego ścisku wydostać. I dlatego dużo osób też zostało pobitych, bo po prostu nie było jak i nie było gdzie uciekać. Tam niektórzy z potarganych ciuchach powychodzili. Mnie dwóch chłopaków z Usiu wyciągnęło z oberwanym rękawem od kurtki, ale tam było pałowanie straszne i tam właśnie tych studentów tłukli, a ponieważ był tłum, była taka zbita kotłowanina, no to potem jak się zrobiła awantura o to całe zajście, no to o co chodziło, myśmy musieli porządek robić, bo się studenci zaczęli tłuc między sobą i pobili się sami. A ja wtedy, tak jak już mówiłam, jak mnie wyciągnęli z tego tłumu, to ja poleciałam do Sabiny do domu na telefon i całą noc przekazywałam wiadomości, potem na chwilę do domu, żeby się przebrać, powiedzieć, że wracam do Katowic, bo już wtedy miałam wiadomość, że, bo jeszcze było tak, że część uciekła, część zgarnęli, wielu poturbowali, ale ci, którzy jeszcze byli w katedrze i jeszcze schodzili, nie zeszli na dół, ale zobaczyli, co jest grane, to wrócili z powrotem do katedry. I w tej grupie, która się cofnęła i wróciła, była Sabina Marcińska, był chyba Słomka, był Świtoń, bo oni byli na czele, na przodzie w katedrze i tym samym znaleźli się na tyłach tej manifestacji. Także połowa manifestantów, jak się zaczęło pałowanie, to się cofnęła do katedry z powrotem. W tej katedrze została, oni już oczywiście nie mieli odwagi do katedry wpaść i żeby ludzi stamtąd wywlec, jeszcze tam tłuc, bo od razu biskup wyszedł.
I mówiąc krótko, oni tam ogłosili głodówkę, dostali pomieszczenia i tak się zaczęła ta głodówka. A ja, tak jak mówię, jak przekazałem wiadomości, jeszcze też miałam jakieś wiadomości już, że została oficjalnie proklamowana głodówka, że kieruje Świtoń, że Słomka jest rzecznikiem prasowym, to ja jeszcze pojechałam do domu, powiedziałam, że wracam do Katowic, dołączam do głodujących i tam już potem zostałam do końca. No i oczywiście jednym z postulatów było przywrócenie do pracy górników powyrzucanych za strajki w 1988 roku, bo przecież tam też była jatka straszna na Morcinku w Kaczycach, gdzie z kolei też KPN-owcy byli, bo tam Andrzejczak, członek KPN-u Andrzejczak zrobił strajk i tym strajkiem kierował. Tam był Zbyszek Manista, tam był Golec, tam była cała ekipa z KPN-u. Także no... Było co przekazywać, było gdzie jeździć. No i gdzieś tydzień trwał ten strajk i ta głodówka w Katedrze Chrystusa Króla. No i potem się zaczęły procesy tych górników o przywrócenie do pracy. No i w sumie większość z nich przywrócili. Także potem efektem tego wszystkiego był okrągły stół.